Cześć, Tyler. Cześć, mała Suzy. Co dzisiaj porabiacie? Impreza kostiumowa? To brzmi jak niezła zabawa. Cześć, Carl. Jak to miło z twojej strony, że przyniosłeś słodycze. Wow, fajny kostium Batmana. Tyler, nie ma co być zazdrosnym. Jestem pewien, że znajdziesz dla siebie też dobry kostium. Widzisz? To świetny pomysł. Suzy, jedźmy do lakierni Toma i zobaczmy, w co możemy się przebrać. I już jesteśmy. Cześć, Tom. Tyler potrzebuje super ekstra kostium na imprezę. Chce wyglądać lepiej niż Batman Carl. Czy możesz mu pomóc? To będzie idealne. Od czego zaczniemy? To z pewnością są kolory Jokera. Wyglądasz coraz lepiej, Tyler. I co teraz? Ciekawe, po co będą te kolory? Ach, widzę. To dla ust i zębów. Joker pewnie ma też włosy i nos, Tom, prawda? Co tam ukrywasz? Wow, to wygląda przerażająco. Tom, czy on jest już gotowy wrócić na imprezę? Masz coś więcej? Bardzo, bardzo ważny szczegół. Jeszcze trochę? Co to takiego?
Ha, to wygląda super klawo. Zupełnie jak Joker z filmu. Będziesz idealnym kompanem dla Batmana Karla. Co o tym sądzisz? Doskonale. Tak się cieszę, że ci się podoba. Dziękujemy za pomoc, Tom. Jestem pewien, że impreza już się rozpoczęła, Tyler. Wracamy tam? Wow, tylko spójrz na te wszystkie kostiumy. Hej, Susie! Zobacz nowy kostium Tylera. Czyż on nie jest świetny? Hej, Carl! Zobacz, kto przyjechał. Joker! Wow, Tyler, wygrałeś nagrodę najlepszego kostiumu. Gratulacje! Tom, kolejne zadanie wykonane na piątkę. Do zobaczenia w następnym odcinku, moi przyjaciele! Hej Jerry, a czy ty nie powinieneś być już na wyścigu kostiumowym? Aha, jedziesz się przemalować! W Lightning McQueena z tej bajki auta? Wow, to będzie rewelacja na naszym wyścigu! Tom, Jerry pojawi się tu lada chwila. Wiesz co, Jerry? Jesteś nawet podobny do Lightning McQueena. Zaraz zaczniemy malowanko. Gogle ochronne będą niezbędne podczas malowania. Masz już jakiś pomysł, Tom? Tak? Zatem zaczynajmy! Który kolor wybierzemy? Ten odcień czerwieni będzie idealny! Teraz ten ciemniejszy czerwony? Dobrze! Żółty, żeby namalować płomienie, prawda? Wow, tylko spójrzcie na te wszystkie szczegóły. Pomarańczowy.
To wygląda super ekstra. Masz coś jeszcze? Oczywiście, numer 95. Zupełnie jak w bajce Disneya. Wow, po prostu brak mi słów. Jerry, ty wyglądasz dokładnie tak jak Lightning McQueen. Tom, a czy pojedziesz z nami na wyścig? Zobaczcie, wszyscy są przebrani. Ten wyścig będzie wyjątkowy. I pojechali. Po pierwszym zakręcie Katie przechodzi na prowadzenie. Ale Jack siedzi jej na ogonie. Katie tak łatwo nie odpuści. Ale nieważne kto wygra, ważne, że wszyscy bierzemy udział w tym wyścigu. Oho, wygląda, że Matt i Tyler mają indywidualną potyczkę. Ostatni zakręt i przed nami tylko meta. Jerry albo Katie, kto przekroczy metę pierwszy? Tak jest, to już koniec wyścigu i Jerry wygrywa! Gratulujemy, Jerry! Tom, dziękujemy za twój wspaniały kostium dla Jerry. Do zobaczenia, moi drodzy! Hej, Tom! Porządkujesz swoje puszki z farbami? Cześć, dzieciaczki! Czy to jest książka o tym najnowszym filmie Jurassic World? Wow! Chcecie iść na niego do kina? A dzisiaj chcecie się przemalować na dinozaura? Ale klawo! Tom już się przygotowuje do pracy, mała Lili. Na początek musimy zabezpieczyć twoje oczka goglami. Pomarańczowa farba pewnie będzie kolorem twojej skóry. O nie, Tom! Wygląda na to, że farba się skończyła. Dzięki, mały Tomie. Doskonale, Lili. Teraz jesteś pomarańczowa. A co teraz, Tom? Nos? A jakiego kształtu nos ma pterodaktyl? Wow, jaki wielki! Ale będzie pasował idealnie! Tak, to wygląda świetnie, ale to jeszcze nie koniec, mała Lili. Ponieważ chcesz być pterodaktylem, który lata, będziesz potrzebowała skrzydeł! Oprócz skrzydeł, pterodaktyl ma też na głowie taki róg. Mała Lili, wyglądasz świetnie! Czy jest już gotowa, Tom? O,
Chcesz dodać trochę żółtych elementów, tak żeby się bardziej wyróżniały? Doskonale! To wygląda świetnie! Czy o czymś jeszcze nie zapomniałeś, Tom? Łapki! Oczywiście! Mała Lili, teraz jesteś już gotowa! A może powinnaś wystąpić w tym filmie Jurassic World, co? Chcesz dodać jeszcze jeden szczegół? Teraz wszyscy będą wiedzieć, że jesteś dziewczęcym dinozaurem. Mały Tom chciałby zrobić sobie zdjęcie z tym przepięknym pterodaktylem. Świetna robota, Tom. Kolejny zadowolony klient. Do zobaczenia, przyjaciele. Do zobaczenia wkrótce. Cześć, Matt. Wyglądasz dzisiaj na wyjątkowo szczęśliwego. Jedziesz do lakierni Toma? Ale klawo. W jaką postać się tym razem przetransformujesz? W Kapitana Amerykę? Ale super! Dzień dobry, Tom! Matt przyjechał na swoją transformację. Jedź za Tomem do środka. Właśnie tam dzieje się magia. Na początku musimy osłonić twoje oczy. Dobry pomysł, Tom. Zacznijmy od niebieskiej farby. Klawę. A teraz czerwony pasek. Co teraz, Tom? Wybierasz mały pędzelek, żeby namalować szczegóły? Oraz srebrna farba. To wygląda niesamowicie, Tom. Co teraz? Kask? Doskonale.
Wow! Masz nawet tarczę, zupełnie jak Kapitana Ameryki. Musimy ją tylko pomalować. To jest Kapitan Matt, gotowy, by uratować świat. Dziękujemy ci, Tom. Do zobaczenia następnym razem.